Sprawdźmy. Moi drodzy, wyzwanie pierwsze, czas start! Ja za 5 dych! Ja za 2 zrobię! A ja za 100! Ja zrobię za 5 dych! No i sprzedane! Wow! O kurwa mać! Dobra, tego się nie spodziewałem, kurwa. Podobno wszystko ma swoją cenę, a ty za ile mógłbyś dać się zakopać żywcem? A za ile odpowiedzieć na najtrudniejsze pytania przed prawdziwym wykrywaczem? Zakopać kurwa żywcem? Oni są pierdolnięci, kurwa. Ja, widzowie, jestem prawdziwym youtuberem, ja się nie sprzedaję. Kłamstw. Albo na przykład skoczyć na deskę do jeziora. Właśnie o to chodzi w tym filmie, będziemy licytować się za... Odpowiadaj, za ile byś to zrobił to? Kurwa stary. Jak ja nie chcę zawalczyć kurwa za milion, a ty kurwa chcesz, żebym ja wziął udział kurwa w odcinku Freeza, co płaci im 200? Jesteś pierdolnięty? Peciu, dzięki za 2 miesiące. Za ile zrobimy jakiś chory challenge? Wyzwań jest 11, a każde kolejne jest coraz mocniejsze. Miejsce 4, otwalanie na teskowe, a na miejscu 11 prawdziwy wykrywacz kłamstw. Za ile? Nie ma chyba czegoś takiego prawdziwy wykrywacz kłamstw, kurwa. Pierdzielicie 15 tysięcy kalorii w 24 godziny. A to? Za darmo. Akurat. To akurat za darmo. What? To akurat bym za darmo opierdolił. 15 tysięcy to ja tyle codziennie, kurwa, wpierdalam. Jeżeli się nie uda, to jest taki challenge, że... Musisz to, kurwa, wszystko wyżygać. Jest, ale nie można go używać w sprawach sądowych. A, rozumiem. Z powrotem. Czyli jak zakładamy się o 500, jak się nie uda, 250 dla mnie. No ja 15 koła to w tydzień ogólnie nie wiem, czy zrobię. Tak. Dobra, a 10? 10 tysięcy ja jestem w stanie zrobić za tysiaczka. O. 10 tysięcy za tysiaczka. Przystępna cena. Wydaje mi się, że to jest do zrobienia. To nie jest jakieś takie, że tego się nie da zrobić. Ja po 500 i na przykład wydacie po 5 tysięcy. 1000 zł? Mam, zrób mi kanapki z szynką. Ale tu chodzi o to, że on wybiera jakby... Oni dają jakby propozycję pieniędzy, a on wybiera, kto kurwa weźmie najmniej, czy o co chodzi, kurwa? I myślę, że się zgodzi. Ja dorzucę dodatkowe 50 zł, żebyśmy się spotkali po środku. 755, bo ja piątkę dałem. Zapamiętajcie, okay. Sobie, ile daliście, bo przyjmuję ten cele. 750 zł za 10 tysięcy kalorii? Ja pierdolę, nie. David Preyga to by kurwa za 2 gifciki to zrobił. A przy okazji nowa dostawa fotonowej ekipy jest w grze. Także zapraszamy. Możesz sobie zacząć od tego. Dobrze, bardzo chętnie. Dobra, Karol, dodajesz mi dodatkowy 1000 i robię sam batonowy ten challenge. 500, dobra, już masz wizę twarz. 500 więcej robię samymi batonami. Aha. Dobra. No dobra. Obliczyłem sobie, że mogę normalnie odjąć sobie 8 coś godzin. To jest niezdrowe, nie? No. Spanko. Jem. Cukrzyca, człowieku. Po jednym dniu i tak. Nie mogę oddychać. Pół godzinki batona. Speedrun cukrzycy, jest to kurwa. Do zrobienia. Bartula zaczął sobie jeść batony, które wy też oczywiście możecie dostać w biedrze. I tym sposobem dojechaliśmy na trzecie wyzwanie. Maja Saśka już się wypowiedziała, że to jest promowanie niezdrowego odżywiania, czy nie? 7 już jest zjedzone, 7 jest to 1400 kalorii. Więc przed nami skoki z mega wysoka, ciekaw jestem, czy ktokolwiek się zgodzi. A słuchajcie, w tym samym czasie w Krakowie na hali przygotowujemy trumny. Bo chciałem się ich zapytać, ja czy pierdolę, mam taką klaustrofobię, kurwa. Pamiętam, jak nam się winda, kurwa, zacięła przed koncertem. Najgorszy, kurwa, czas w moim życiu. Radę wytrzymać tam 24 godziny i to będzie już za chwilę, ale najpierw zobaczmy, kto w ogóle się zdecyduje. Tak zwany klasyk. Obsługuje ktoś tu jebany? Jak to wygląda? Obsługuje to ktoś jebany? Na miejscu czekały na nas 4 poziomy skoków. 3 metry, 5 ja metrów, pierdolę, 7,5 nie. metra i największy 10 ja byłem metrów. Kurwa w mieszkaniu teraz swoim, nie? I musiałem wejść po drabinie, to myślałem, człowieku, że kurwa się rozkurwie, nie? Taka stroma drabina, kurwa. I człowieku tak się telepała, jak wchodziłem. A ja tak, kurwa, lęk wysokości, mówię tak. Ja pierdolę. Rozkurwię się zaraz. Chcę zobaczyć Karola. Raz w życiu skakałem chyba z czegoś takiego, kurwa, jak byłem w chuj mały, ale to nie wiem co to, bo na bomby chyba skakałem. Ciebie. To gdzie ty masz na drzewie ten dom? Tak, kurwa, debilu, na drzewie. Mam po prostu dwupoziomowy. Więc wyjebał mini Majka z procy za darmo. Jeszcze schodów nie mam zrobionych, no, dopiero zamówiłem. A z piątki? A z piątki? Ja będę miał takie schody metalowe po prostu, z balustradą taką, kurwa, przeszkloną, więc one trochę, kurwa, się robią, bo to na wymiar.
Stóweczki. Ja muszę to wykonać dwa skoki, bo ja bym wolała... Zdążę, kiedy za dwa miesiące? Bo to jeszcze lepiej. To 350 wtedy. Dobra, Karol, to ja mówię 300, możecie się jakoś złożyć na to i skaczę od kopa z piątki. Nie, dawaj za 4. 4 jest gil. Dobra, ludzie! Mini Mike, kurwa, z procy, kurwa, za darmo został wystrzelony. Git, skacz. Udało mi się! Skacz. Dobra, więc słuchaj, Jakob. Ale teraz już? Ej, Karol, jakby jest... Wysoko, mega wysoko, kurwa! Jest naprawdę mega! Kurwa, to słowo mega to człowieku... Mega się boję! Mega się kurwa boję, nie? Mega jestem obsrany! Mega się boję! Patrzcie, jakby mi się tak... Jakby kurwa mega mi się w ogóle trzęsie wszystko, nie? To jest naprawdę mega, nie? Mega wysokość na mega kurwa skocznie, nie? Mega kurwa skok będzie zaraz robiony. Mega kurwa rozpierdol, stary. Nie zrobi. Ciekawostka, ja pod wodą kurwa oczu nie otwieram, nie? Serio, jakby nigdy się nie nauczyłem otwierać oczu pod wodą. Zawsze kurwa mam zamknięte. Albo w tych pływam, kurwa. Chociaż pływałem ostatni raz chuj wie kiedy, nie? Z 15 lat temu. Tak szczerze, nie wiem kiedy ostatni raz pływałem w morzu albo gdzieś. Ja mam jakąś taką blokadę, kurwa, nie? Nie no, bo żartuję, nie z 15 lat temu, kurwa, żartuję. Dobra, skakać? Znowu wygląda to jakby mega fajnie, a w to? Mega fajnie to wygląda, kurwa mać, no, mega fajnie to wygląda. No, mówił to Karol. Dobra, skaczę, nic mi się nie stanie, a jak nie wypłynę? Boże, a jak mega se rozpierdolę czaszkę o kurwa dół tego basenu, to mega mnie będzie się wyciągać? Nie no, mega. Ja się zgodziłam na to, bo co mi to było w ogóle? Mega zgodzenie się. Dobra, muszę skoczyć! A co na się boję. Kurwa, jeszcze raz powiesz to słowo, rozpierdalam ten monitor sobie o głowę. Słuchaj, oni skaczą kurwa na dechy? No nie wiem czemu. Czy normalnie? Ta perspektywa z góry jest już jakby przerażająca. Dobra, skaczę! Mega kurwa decha, nie? Gdzie na dechę? No to by było tragedia. Mega połamane nogi, nie? Mega jakby długo się leci. Noc się nie kończy, tu lecisz i lecisz. Cieszę się, że to był mój pierwszy skok i w sumie z 5 metrów i jestem siebie dumna. Mega. Żartowałem, kto tak zrobi w locie, zostaje ode mnie 200 nie i świeży powiedział, że robi stąd. Dobra, czyli taką pozycję muszę zrobić. Taką pozycję... Na główkę też nie umiem skakać. Ja umiem tylko widzowie na bombę skakać. Labiry, dzięki za 12 miesięcy. Masz chociaż przez milisekundę mieć. Nie wiem, stary, jak widziałem kiedyś kompilację, kurwa, ludzi, co se kręgosłup łamali, kurwa, skacząc źle do basenu, bo krzywo skoczyli, to mi się odechciało, nie? Tak szczerze. 50. No dobra, dawaj. Co mi się, kurwa, odechciało skakać, nie? Teraz jest mój moment na ten. Dawaj, kurwa, łysy. Dawaj, jajo. Dobra. Jesteście gotowi? 3, 4. Tak bym akurat zrobił, widzowie. Umiem tak zrobić. To było warte! Nie chcesz sobie dawać mindsetu, że się boję. Ja, mój mindset jest taki, że ja skoczę z dychy, tylko po prostu wchodzę sobie spokojnie coraz no wyżej. No tak, to chodź, idziemy myśleć nad siódemką. O, w dupę, dobra, chyba nie będę myślał nad siódemką. Nie, chin. Mordzia, to totalnie nie jest... Nie no kurwa, dajcie spokój. Oto Rzeszów, byłem tam. Nie no kurwa, ludzie. Przesada, nie? Po chuj w ogóle skakać z takiej wysokości? No jest kurwa wysoko, Paweł będzie skakał. Totalnie wysoko. No to ile dajesz, żebym skoczył? Ty, Karol, musisz chyba z dychy skoczyć, wiesz? Za 10 metrów ja ci mogę dać 200 od siebie i może ktoś się jeszcze będzie chciał złożyć. Ja też 200 dołożę. Za 500 skoczę z dychy, ale nie teraz. Najpierw muszę skoczyć stąd. To dawaj. Nie, to wtedy 50 złotych taniej, 450. A, no, dobra. Ty 50, tak? Tak. A ty nie dawałeś? Jak nie muszę, to nie daję. To się nie ma co zastanawiać, tak? Jak nie musi, to nie daje. Proste. Dobra. No i może pójdźmy od razu na dychę. Nie. Na dychę? Przypominam, że ma on dziecko też. Dobra, gotowi, trzy. Co powiedział, że ma też dziecko? O Jezu. Wiecie, co jest najgorsze w takim czymś? Jak kurwa chcesz skoczyć i w ostatnim momencie jednak nie chcesz, ale już nie masz czasu i kurwa jakoś źle ustawisz nogę, kurwa, i umrzesz.
Najgorsze, jak właśnie anulujesz stare animacje w trakcie skoku. Że wiesz, że już jesteś już gotowy, ale nagle kurwa nie chcę i nagle i kurwa dead. O Jezus! Daleko! Kurde, to się, to wygląda strasznie niż jest. Dyszka na lajcie i zarobię 5 stóp przy okazji jakby, tak? No tak, wiadomo, hajsik kurwa. Nie, 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 no przesada. Ja się czuję, jakbym skakać się od tego piętra. Tak. Jakbym miała skakać. A ty co z tobą? Ja jakby absurdalnie nie ma opcji, że skoczę stąd. Ja absurdalnie nie ma szans, że skoczę stąd. Nie ma szans, że skoczę stąd, na pewno. Może, znaczy skoczę z piątki i pomyślę nad siódemką. Dokłada 5 tych dodatkowych i w tym momencie skoczesz. Ja, stówę. No, prawdziwy mężczyzna. Ale jakby w przeciągu 10 sekund. Stówę, ty 5, ty 5. Tak, do stówek. A mnie na przykład ciekawią takie inne eksperymenty. Jak na przykład gościu, jakbyś stał na przykład na tym i puścił kloca, kurwa, ciekawe jaki by rozbrysk zrobiło, kurwa, z 10 metrów gówno, spadając do tego. Czemu nikt nie robi takich eksperymentów? Jakichś takich fajnych, ciekawych, które nie wymagają od ciebie, stary, poświęcenia życia. Po prostu srasz, kurwa, z 10 metrów. Ej, stary, ale nie chciałbyś się zesrać z 10 metrów? W sumie spoko w chuj, nie? Kacz w ciągu 10 sekund. Niech gównem zagrają w kaczki na tafli wody. Ja pierdolę, dojebane. XDX. Ilu? Sekund? 10, raz. 10, 9, 8. Ja pierdolę, jak boli w brzuchu, nie? Jak ja, kurwa, mam taki... Jak ja byłem na tym, na... Jak to się nazywa? W Nowym Jorku byłem na... Boże. Na Empire State Building, Ameryczka, widzowie. To aż mnie, kurwa, w brzuchu mnie tak gilgotało. Przy krawędzi, nie? No. Temer, dziękuję za 11 miesięcy. No. Ale fajnie. Mega długi los. On leciał jakieś 5 sekund. W ogóle teraz widzicie, ile każdy zarobił do tej pory. Okazuje się, że ja zarobiłem... Najwięcej. Po skokach wróciliśmy do Krakowa. Ja mam dziś IC, Warszawa, Białystok, całe ściany w kiblu były w kropkach z gówna. Ja pierdolę, ale ktoś musiał mieć kurwa recoil, nie? Z dupy. Brak kontroli recoila, nie? Wszedł pewnie kurwa po tych kanapkach z tego, z pociągu i puścił takiego pula, że kurwa... Pff, recoil, kurwa, nieogarnięty. Na wyzwanie z trumnami. Obrzydliwe. A Bartek zjadł już. To ja. 13. Fajnie, Fapeno, nice. Ale oceniałem, że on będzie się źle czuł już po tym 10, a jest całkiem nieźle. Zaraz będzie przed wami kolejne moje zadanie, które dla was przygotowałem, a później jedziemy do domu Jenzy i tam kury dla nas coś przygotował. To jest ogólnie super. Nikt z nas nie wie co. Ale człowieku, on po tych kurwa 10 tysiącach kalorii samych batoników to będzie miał takiego kurwa gówno beton, nie? Jak już gadamy o gównie. Taki kurwa mu rozerwie mu dupę. Ale dobra, chodźcie na razie tutaj, zobaczymy. Dosłownie, kurwa, stary, nie wiem, rozkurwi mu oddech, nie? Serio. Gówno beton, stary. Takie zatwardzenie, że będą mu musieli, kurwa, koparką wjeżdżać w dupę i wyciągać. Tym, kurwa, łopatą, stary, przerzucać gnój, bo się nie będzie chciało otworzyć. Oko Saurona. 24 godziny się zamknie w trumnie. 24 godziny? Tak. Nie ma szans. Ale ja myślę, że tutaj 8 godzin wytrzymasz, to jest... Ile? Kurwa! Pojebało was? Jaka jest twoja propozycja względem mnie, jakbym miał tutaj leżeć przez 24 godziny? Za ile... Za ile cały stream bez headbanda? Oj, stary. No, z 50 tysięcy musiał dostać, nie? Koła. Tak, to jest dla mnie, stary, hardkorowe. Kurde, ej, to jest mega hardkorowy cel. To jest mega mocna rzecz. 12 godzin. To jest moja morda estetyka. W ogóle nie wchodzi w grę. Tak? Ale 16 wchodzi już, tak? 20 minut. Ile? 16 godzin? To rzucę ze siaka. Dorzucam od siebie 2 stówy dla świeżego. Ile? 16 godzin, kurwa, za tyle pieniędzy? Jo, ogólnie to jest strasznie przerwa. Nie, on jest pierdolnięty, kurwa. I w życiu bym się nie zamknął w tym, stary. Jakby nie ma opcji podrapania się serio niżej niż tu. Gdyby nie to, że mam deala, ja bym tutaj została. Tu jest tyle miejsca dla mnie, że ja, stary, leżę tak, mogę sobie nogę podnosić. Ej, targowaliśmy się tak... Tu jest tyle miejsca dla mnie, kurwa. Dobre pół godziny, po prostu nikt nie chciał wejść do trumny. I trzeba było wezwać posiłki. Siema. Siano. Teraz co mi czeka? Michu, jest taki challenge. Szukamy chętnie. Co? Ja
dorzucić za tysiaczka ten koła. Co? Dwa i pół koła? Nie, 5 stówek. 2 koła. Ja się też dołożę 5 stówek. Czyli jednak jest 2,5. 2,5 koła. 2 stówki ode mnie. Jak ktoś dołoży 5 stówek, za 3000 pokoła. Za 3 koła, kurwa, 16 ha w trumnie? Czy on wie, ile to jest, kurwa, 16 godzin? Poczekaj, dokładam 5 stów. Do 8 godzin jak wyjdziesz, dajesz nam 1,5 koła. Tak, tak. Aha, okay. Ale po 8 jak wyjdziesz? Na zero. Jesteś na zero, nic nie płacisz, nic nie. Po 8 godzinach, kurwa, jak wyjdziesz na zero? Ja pierdolę, jaki chujowy deal, nie? Człowieku, 8 godzin, kurwa, przeżyjesz, wychodzisz przed czasem i masz nic, kurwa. Za darmo. Ale chujnia. A jak 16 wytrwasz, wygrywasz 3 koła. Ale ja mogę tam spać? Musisz! Tak. Serio? Tak. I 3 koła? Tak. Serio? Zajebiście, stary. Jap. Nie da radę. Dobra, ja nie wiem, na co się zgodziłem. Chłop wziął 3 butelki wody, kurwa, na 16 godzin? Będziesz oglądał 2 części tego. Tak. Nie wiem, czy to nie była pochopna decyzja, tak za bardzo. Ej, gość jest tak wysoki, że mu stop... Ja pierdolę. Wystają na dodatek. Ten challenge dla mnie... Ja bym dostał jakiegoś, kurwa... Wiecie co? Ja bym tam, kurwa, leżał i miałbym coś takiego, że nie wiem... Że coś mnie, kurwa, swędzi na przykład, albo nie wiem, nie mogę się, kurwa, dobrze położyć, coś mnie, kurwa, gniecie i dostałbym paniki, stary. Ataku paniku, mówię, kurwa, nie mogę se stanąć, nie mogę, kurwa, się wyprostować. Zaraz mi się kręgosłup złamy, stary, i bym, normalnie miałbym takie coś, że, kurwa, coś mi niewygodnie, coś mi jest, kurwa, niewygodnie, coś mnie napierdala, podwinęła mi się ta koszulka, stary, nie? I miałbym tak, ja pierdolę, jeszcze 16 godzin muszę tam być, nie dam rady. Nie, nie, bym jakiegoś ataku, kurwa, paniki dostał, przysięgam. Najtrudniejszy dla niego jest. Albo skurcz, kurwa, mięśni, stary, w łydce, jak czasami w nocy dostajesz, jak się budzisz. O Boże, i ty tak, o, i kurwa, trzymasz to, ja pierdolę, nie, nie ma chuja. Nie dość, że jest za duży. Nie ma chuja. Nie dość, że ma totalnie najbardziej ograniczone ruchy, zawsze to na dodatek jeszcze nie próbował zamknięcia. Albo nie wiem, ręka ci, stary, zaczyna drętwieć. Bo jesteś ciśnięty i ci krew nie dopływa. I zaczyna ci cierpnąć ręka. I stopa, stary, naraz. I tak, kurwa, nie czuję ręki. Ja pierdolę. Zrobione 3-200 koła w moim życiu. Ten to człowiek już, kurwa, zaraz się zżyga. Za niedługo połowa, Bartek. Nie wyobrażam sobie wpierdalać, stary, 24H samej, kurwa, czekolady, nie? Co się dzieje? Już ciężary są? Ogólnie jestem na 20 batoniku. Ten cukier sprawia, że zamiast mieć pik energetyczny, to mam zjazd. Zjem dzisiaj jeszcze 10, jutro z rana zjem 10, przed końcem challenge'u docisnę 5 i akurat będzie te 10 tysięcy kalorii. Dobra, zamykamy! Ciekawe, czy zatrudnili jakichś ekspertów, co sprawdzali, jak w przypadku Mr. Beasta, czy to safe? No kurwa! Przemek Pro to sprawdził. Powiedział, jest git, mistrzu, królu, wszystko jest git. W końcu będę... Ja pierdolę, on będzie tak, kurwa, krzywo miał głowę? Ja już tak. Ała, ała, boli mnie kark. Ała, coś mi boli, ja hipochondryk, ja jestem hipochondrykiem, ja tak, ała. Kurwa, kark mnie boli, już nie wytrzymam, tak 15 minut, ja tak, ała, mój kark. Będę miał spokój od was. Na razie. Kocham cię. Nie, on tak będzie... Szacun. Yeah. Witam bardzo serdecznie. Ja pierdolę, ale schiza. Let's go! Najgorzej się czuję. A dopiero minęły 2 minuty. Ta pierwsza chwila, ta pierwsza minuta. Jak on jest skrzywiony! Boże, nie, mnie aż boli, kurwa, coś. Serio, jest tragedia. Mega się boję. Idziemy na wyzwanie, do którego zostawiamy Micha i zostają tutaj też oczywiście osoby, które na wartach będą całą noc z nim siedzieć i pilnować. Dobra, jestem w stanie się napić, jest dobrze. No myślę, że to będzie prostsze, o wiele prostsze. No więc Michu zaczął swoje zadanie, a na nas czekały kolejne coraz to wszystko mocniejsze wyzwania. Na przykład obrzydliwe zjedzenie jajka z kaczym zarodkiem w środku. Co to za, kurwa, gówno? Zadanie od którego, czyli... Opyskowe opalanie. Najciemniej jak się da. Ej, ta wartka, ja... Oho. Daję 50 zł. Ja ile trwa już filmik? 10 minut. Stówę dla Bartka. Aha, nieźle. Stówę dla ciebie. Stówa dla Bartka. Co wy nie chcecie? 4 ja stówy chcę, dla ciebie. Ale 4 stówy i odbijamy moją rękę u ciebie na plecach. Na pośladku! Na pośladku! Ile mu proponujecie za okulary? 500 zł za okulary.
No czyli 9 stóp. Co? To nie, no to ja... Kurde, no to daj jeden to zrobić. Z okularami z dupą 700 robi. Co? Z dupą? Jebani, podjebali kurwa na tryskowa... opalanie na tryskowa od kulturystów. Co za skurwysyny, nie? Trzeba ich skancelować. Ja ci dopłacę jeszcze 3 stówy, ale chcę na twojej łysej głowie mieć rękę twoją. Minęła prawie już godzina, chcę mi się sikać, bo dzisiaj akurat bardzo dużo wypiłem. Ja pierdolę, jak ja bym się nie mógł wyszczać, to by mi chuj by eksplodował. Zrobiłem siku i właśnie jedna moja butelka już jest zapełniona. Mam coraz... On szcza do kurwa butli? Albo on szcza do butli! Mniej baterii w telefonie. Jak tu nie zasnę, jak mi telefon padnie, no to... Ja raz szałem do butli, kurwa. Na autostradzie, znaczy to była tak, to była jakaś droga taka w chuj długa, prawie chyba półtorej godzinna, która była, kurwa, w tym, w remoncie i nie było żadnych, kurwa, mopów ani zjazdów. I tak mi się, kurwa, chciało szczać, że myślałem, że mi rozkurwi chuja, nie? I musiałem się zatrzymać na autostradzie, znaczy na tej drodze takiej rozjebanej, stanąć w prawo, musiałem szczać do butli. To był najgorszy horror mojego życia. Przysięgam, nie? Najgorszy horror mojego życia. Czuję, że na pewno oszaleję, bo nie będę. Szupi, dzięki za 12 czasu. Miesięcy. Gasia, dziękuję za 5 miesięcy. Szczerze, to sikanie jest najlepszą atrakcją tutaj, bo to serio totalnie nie mam nic innego do roboty. Ja będę miał tutaj tu pasek, będę miał i tu wielkie gogle będę miał. Zamiast ręki... Ej, ale o co chodzi z tym? Co jest hardkorowego jakby w natrysku, kurwa? Że co, że to po prostu zostaje na długo, czy o co chodzi? Jakby co się wiąże z tym, że to jest... Okej, będę... Po prostu! Okej. Dobra. Myślałem, że nie wiem, że jakoś da się więcej natrysku, to nie wiem, coś piecze, kurwa? Można dostać raka? Aha, czyli takie kurwa po prostu wyzwanie. Ja nie zabiję. Czyli takie wyzwanie po prostu ten, tak? To jest takie ciemne? Mocne, nie? Mocne, mocne. A ty spinasz dupkę świeży? Mocne. Poproszę najszerszy plecy teraz. Co? Bialon kurwa w sumie pasuje do tego, nie? Jak taki kurwa kulturysta. Metamorfoza! Ja no, jakby że... Jaki to jest kurwa szkielet? Pamba! Albi super bryka, dziękuję za 25 miesięcy. Jaki kurwa, on wygląda jak taki rare skin, kurwa, co wypada stary z tego. Co już deweloperzy gry już nie wiedzą, jaki zrobić skin, więc robią po prostu stary taki, wiesz, brąz, srebro, złoto, chrom i to jest taki, wiesz, ten taki, taki najgorszy z tych skinów, co może wypaść do postaci. Taki, kurwa, brąz. Taki wiesz, najniższy tier, kurwa. Ramugi! Masz brąz, srebro, złoto, tam kurwa diament i tak dalej, nie? On wygląda jak taki losowy operator z Call of Duty, co go nikt nie używa. Ja pierdolę. O ja, dobra. Dobra, strzałka jest dobra. Awatar! Awatar, o kurwa! Metamorfoza! Nowy człowiek, nowy gatunek! Awatar! Przywitaj nowego, świeżego. Ile to się utrzymuje? Mogę strzałkę przynajmniej. Ja to mogę zrobić! Ja to robię, bo mam. Dwa tygodnie? Okej. Ma jakieś obiekcje, ja to mogę robić. Więc tu, ty dwie? Tak. Ja dałam stówę. Stuwa i... To ja daję stówę. Stuwa i stuwa. Dobra, i sam se zamówił, i sam se zrobił. Ej, to jest mega przyjemne w ogóle. Ej, jaki przystojny na piciemny. Dobra, to teraz widać. To ja jednak jestem. Polacy na kurwa Grecja, all inclusive. Wakacje w Grecji. Nintuńczyk, dziękuję za 4 miesiące. Nie widać cię pewnie. Ej, patrz! Ja pierdolę. Ja pierdolę. Dobra, temu współczuję, nie? Jest tragicznie. Serio, jest źle, jest tragedia. Nogi to jest tragedia, mam Rust? Strępiały. Rust in real life! Ej, bez kitu, kurwa. Defaultowa postać, co się dopiero zrespiła wreszcie, kurwa. Please, please, don't kill me!
Jest tragicznie. Serio, jest źle, jest tragedia. Nogi to jest tragedia, mam mi tak już zdrętwiały. Poza tym... Ja pierdolę, że on nie panikuje, nie? Czuję, że zaraz znowu będę sikał. Ja pierdolę i oni tak wychodzą, stary. I na przykład jedna mówi, kurwa, muszę iść, a on się akurat dusi wtedy i woła, proszę, otwórzcie mnie, ona tak. Kurwa, akurat odbierałam zamówienie z pyszne.pl. Ja pierdolę. Bad ending. Jest godzina 1:10. Siedzę w trumnie już 6 godzin. Proszę, otwórzcie mnie. Do pierwszej próbowałem zasnąć z miernym skutkiem. On sam może wyjść? On tak. Możesz sam wyjść, ale jest utrudnienie, musisz przecisnąć się przez tą rurę. Jo. Przychodzi wiedza 19 miesięcy. Jest godzina 1:05. Moje bąki dupcą kukurydzą. Cóż, jutro mi zostało jeszcze 16. To będzie albo gówno beton, albo gówno kukurydza. Są dwa rodzaje. Z takimi kurwa kawałkami tego, że niby kukurydza. Tonów do zjedzenia. Nowy dzień. Nowe siły. 7 batonów zostało z wczoraj. Tyle muszę spłacić. To jest, widzowie, ten deal, co musisz sprzedać. Ludzie myślą, że żeby dołączyć do Gen Z i do Freeza, musisz sprzedać duszę. Nie, musisz po prostu. To musi być twoja dieta, nie? Musisz kurwa wpierdalać stare batony codziennie, żeby przeprogramować swój mózg, że twój organizm jedyne, co będzie potrzebował, to kurwa ekipy, stary. Ekipy w płynie, ekipy kurwa w lodzie, ekipy kurwa w tym. W batoniku, stary, jedyne, co będzie twój organizm akceptował, to produkcję ekipy. Masz tego. Jadę na Biedronkę, modląc się, żeby tam były batony. Za 4 minuty... Widzicie, o, to już jest człowiek z schiza. On już tak, Boże, jadę do Biedronki, modlę się, żeby tam było jedzenie, kurwa, z ekipy, nie? Już sekundy, kurwa, nie wytrzymam. Bez ekipy. Miałem 15 minut na zjedzenie 9 batonów. Bartek Kubicki zapomniał wczoraj policzyć, ile ma batonów. Jest godzina 10:09. Dzięki, Krzysztof, 19:15. No i Nintuńczyk, dziękuję. To nie zdąży. A ile musi dojeść? 9 batonów. To nie zdąży. Jest! Ja pierdolę, szybko! Tesla! Ale mu zapakował, kurwa! Dawaj, dajcie mi go! Jest problem. 10:15. Ja pierdolę. 24 godziny minęły. Nie udało się teoretycznie. Zróbmy liczenie. 40. Ej, ale i tak mocno. 6 batonów. 6 batonów brakło i to tylko i wyłącznie z perspektywy czasu. Jak teraz dojesz te batony po King czasie, Brass, dziękuję za 22 miesiące. Dla mnie okej, okay, ale... Dla mnie git. Dla mnie git, bo ja mam... No to dawaj. Ciszej. 5 zł. Ale masz, stary, w takim razie robimy, że masz nawet nie 5 minut. Masz 4 minuty, bo 2 już zjadłeś. 50 sekund. No wpierdalaj to, kurwa! Proszę państwa, to jest oficjalnie ostatnia połóweczka batonika. Ale zaraz żygnie, kurwa, czekoladą, moc czekolady. 5, 4, 3, 2, 1. Siema, Miki, planujesz jakieś koncerty solo? A jeszcze powinni w ogóle mega hardkorowo zrobić, że on się powinien zżygać, nie? Oni powinni wziąć te żygi z czekolady, zamrozić je i zrobić czekoladę i zapytać, kto zje taką czekoladkę. Za ile hajsu? No co, to praktycznie to samo. Co wygrywasz? Oj. Więc Bartula dał radę, a batony ekipy są dostępne w wieży. Słuchaj, możesz odzytkę całe pieniądze, jak zżygasz się, zamrozimy te żygi i zjesz to z powrotem. Taki kurwa recykling. Pamiętajcie, challenge wykonany, więc poszliśmy zobaczyć, czy dalej Michu jest w trumnie. Nie, on już zapuścił korzenie, skurwa, nowy... Jedz batoniki do pożygu, oferta 3000 polskich złotych. To jest nowy horror, stary. Człowiek roślina. Chłop się zmienił, kurwa, stary, w marihuanę medyczną. Już nawet się nie odzywa, nie? Gród. Oni tam otwierają, a tam jest gród, kurwa, z Marvela. Proszę państwa, Odkopują jego zwłoki, AOR, kurwa. Na odkopanie. Nie ma. Ja pierdolę. Postanowiłem, że wyjdę o 3 godzinie. 3, 2, 1. Nie dziwię mu się, nie? Mocna tapeta. Nie ma ciała! Wciągnęły go, kurwa, wciągnęły go rośliny. Ja pierdolę, jeszcze ziemia na niego, kurwa.
Jakub wyszedł o trzeciej, więc no, poczekał. Dla porównania, widzieliśmy w telewizji, jakie są eksperymenty, że musisz chyba ileś tam dni leżeć tylko, w pozycji leżącej tylko, i płacą za to chyba w kurwę hajsu, że chyba miesiąc musisz leżeć, czy tam kurwa, nie wiem ile, ale że musisz tylko leżeć w pozycji takiej, bo przygotowują jakby 60 dni, że musisz chyba, bo przygotowują się na lot na Marsa, coś takiego, że robią badanie chyba, że robią badanie, co się dzieje wtedy z organizmem i tak dalej, jak ciągle leżą. I ten, i chyba musisz 2 miesiące albo miesiąc, ale dostajesz tam w kurwę forsy za to w ogóle. W kurwę forsy. Właśnie nie wiem, nie pamiętam dokładnie ile, ale nie chcę skłamać, że kurwa milion, ale chyba raczej milion nie. Chyba z 50 tysięcy kurwa dostajesz? Coś takiego kurwa? Nie wiem. Tylko musiałbym kurwa zobaczyć, jak to dokładnie wygląda. Nie wiem. 18 tysięcy euro? No, 80 tysięcy złotych dostaje się, kurwa. Za to, że 60 dni leżysz tylko w pozycji leżącej. Znaczy, leżysz tylko, w sensie jesteś tylko w pozycji leżącej i nie możesz jakby ten. No. Godzin i wyszedł, nic za mnie płaci, ej, to nie wygrywa. Chciałem powiedzieć, że jest totalnym tak szefem. Tak, ale normalnie możesz jeść i w ogóle, wszystko masz ten i tak dalej, nie?